A oto Wolcen, kolejny odcinek, poziom 32. Jesteśmy w akcie drugim, już właściwie chyba końcówka, nie? Dzisiaj pewnie skończymy ten akt. I w drzewku chyba będę ten koszt jeszcze sobie zmniejszał póki co. Tutaj mieliśmy na przykład zmniejszenie kosztu mocy, tutaj gdzieś miałem zmniejszenie kosztu mocy. Tu jest ta osłona troszkę nie bardzo, no ale, ale tutaj też mieliśmy zmniejszenie kosztu mocy. Fajnie by było do tego dojść. I ogólnie chciałbym dojść tutaj, czyli zwiększyć sobie wartość szansy krytycznej. Tu nawet po drodze mamy skrócenie czasu odnowienia umiejętności, to może w przyszłości do tego skilla leczącego tam by się przydało, na razie mniejsza z tym, no ale zahaczylibyśmy to sobie po drodze. Tutaj dalej obrażenia krytyczne są w porządku, obrażenia krytyczne są w porządku i tu jakoś bym się wbił. To są takie plany na przyszłość, to jeszcze chciałem chyba wziąć 30% obrażeń od dolegliwości. Zwielokrotnienie by spadło, ale to tam nic. No dobra, golem jest, wszystko się zgadza. Będziemy ładować sobie pierwotną esencję. Pierwotnej więzi mamy 159, ale chyba bardziej tutaj nie mogę na chwilę obecną niczego ulepszyć. Zaraz, bo tam ulepszaliśmy pod koniec poprzedniego odcinka, tak jest. Jeszcze nie teraz. Dobra, no to idziemy od razu. Skończyliśmy tutaj. Idziemy klepać ich. I tak. Znaczy w ogóle to, tak jak ostatnio sprawdzałem, to te koszty już są naprawdę mocno zmniejszone. O 75% ponad zmniejszenie kosztu mocy. No będę chciał na pewno 80% przekroczyć. W dzisiejszym odcinku się to uda, jak zdobędę poziom. Dobra, idziemy dalej. Oni sobie tutaj gadają, niech sobie gadają, jak chcecie tu czytajcie i tu się gdzieś wchodzi, dobra. A, i tu będzie wydarzenie, może jakaś walka. Coś tam się szykuje, jakiegoś strażnika widzę, a nie, to jest ten fabularny. Dobra, nie wiemy o co chodzi, więc nie będziemy się temu przyglądać, klepiemy ich tutaj. Oni coś tu kombinują. Dobra, pewnie coś tu zaraz wyjdzie groźnego. Mamy też nową miksturkę. Jakby co, taką, która nam regeneruje tutaj moc. Cyk. No na razie bezproblemowo, ale podejrzewam, że coś tu się zaraz złego stanie. Może sobie na wszelki wypadek naładuję tej mocy więcej, zwykłymi atakami. Ten transfer pomiędzy mocą a szałem... O, nie jest taki zły tutaj, u nas też w sprzęcie. Więc możemy to sobie stosunkowo szybko ładować. No, co tu się dzieje? Coś tu strzela. A ja nie mam jakichś gigantycznych odporności. O, coś wyszło groźnego, jakiś kultysta, da fuk. Nie wiem, ale załatwiłem go. Jakby były wielkie problemy, pamiętajcie, że zawsze mamy formę apokaliptyczną. Chociaż na długo by mi nie starczyła, bo na razie mało tej esencji jest nabitej. Okej, wydarzenie zakończone, no w końcu. I co teraz? Dobra, to pominiemy. Spotkanie z bossem. Gdzie? Tu. Dobra, nakładamy mu staki. I inne ptaki. Trochę tu klepią. Podtrzymujemy te staki. Zdrowie mu schodzi. Golem tankuje. Ale mamy potężną ofensywę, co? I co? Będzie jakaś inna faza tego bossa, czy... A, coś tu chyba wychodzi, chociaż nie, nie.
No dobra, ofensywa się zgadza na tej postaci. No ale takie było zamierzenie, zrobić glas kanona, nie? O, tutaj gadka szmatka będzie. O! Dobra, brakuje nam właśnie takiej miksturki, to ją dostaniemy. Dostaniemy dużo expa w ogóle. No i mogę sobie wybrać jakiś hełmofon. Co my tutaj mamy w ogóle w naszym hełmofonie? Generowanie zasobu, no coś fajnego by się przydało takiego, znaczy nie z osłoną. Tutaj też jest z osłoną, to bym nie chciał. O, to już lepiej wygląda, zwłaszcza, że jest slocik. Są dodatkowe resy, wytrzymałość jest, regeneracja zdrowia, obrażenia materialne, to tak trochę nie bardzo, a tutaj? Tutaj są same odporności, defensywny 2, blok, regeneracja, no takie trochę gorsze się wydaje, znaczy fajny mamy nawet ten hełm, więc pewnie nie będę zmieniał, dobra, wezmę to, poziomu nie dostałem, mimo że wpadło bardzo dużo expa. No chyba, że ten defensywny 2 byśmy coś tutaj fajnego mieli, odporność na mistycyzm, na obrażenia materialne, tak ogólnie 4% materialne, żywioły, mistycyzm, blok, materialne. Mamy więcej na materialne czy na żywioły w ogóle odporności? Niech no ja zobaczę. Na żywioły, przekroczyliśmy 20, no jakoś to zaczyna wyglądać pomału. Na materię słabo to wygląda, ale chyba jednak zostanę przy tym naszym 36, 28, 312. Niech tak będzie. Dobra, idziemy dalej po prostu. Tu się chodzi taką drogą, a po bokach jakieś kręgosłupy. Okej. Zbliżamy się do końca aktu, także pewnie będzie jakaś wielka groza. Wielkie zło, które musiało być wcieleniem pana nienawiści, Mefista. Może tak być tutaj gdzieś. Jakieś głosy już słyszę. This must be where Cordonan's contamination started. You got this. Don't turn around. Komnaty inkubacji. Dafuk? O, ołtarz towarzysza. Może się przyda. Jaki fajny! W ogóle w jakimś tam odcinku to nam... To nie było zaznaczone, ale najwyraźniej zaznaczyłem ten punkt nawigacyjny, tylko się jakby nie podświetlił na mapce i teraz coś się zaktualizowało i już jest. Czyli nie muszę się tam wracać, to dobry znak. To co to tu idzie? Eksperymentalny ama coś tam, amalgamat. Takie tu istoty chodzą, jest skrzynka. Różowy barwnik, Enerakt. Znam już taki barwnik. No, takiego zasięgu aż nie mam. Dobra, widać gwiazdkę na mapie. Topór. Pierścionek, a to co to? Jakiś kontajner pewnie, tak jest. Przewrotka dla szybkości. Jak to mnie bije? No glaskanonowaty procent taki się tu zrobił. Dobra, kolejny Enerakt. Będziemy mogli tam sobie pewnie awansować naszą błyskawicę szybciej. Też kusi mnie też, żeby trochę przeznaczyć tej pierwotnej więzi, czy jak to się tam zwie, żeby ten bastion świtu szybciej podnieść na wyższy poziom. Też by to było wskazane, żebyśmy mogli się podleczyć czasem. A co to? Jakaś kapliczka kolejna. To jest kapliczka, która zwiększa szybkość ruchu. O, i to taka pilnowana. Odsunę się tutaj troszkę. O, teraz mamy szybkość ruchu.
No i to niezłą szybkość ruchu, no 100%. To nie jest byle co. Jak to klepnęło. Jeszcze jakieś krwawienie tu załączyło, trzeba uważać. No i teraz bym na przykład to załączył. No to się fajnie leczy i to nawet tak bardzo szybko. No to jest super zdolność. Cooldown. O, teraz się wyłączyło. Ale za chwilę się okazuje, moglibyśmy to znowu włączyć. No trzeba jeszcze będzie nad tym popracować, żeby to właśnie często można było załączać. Widzę czaszkę na mapie. To jest... ups. To jest ten przeciwnik. Też ma pod paskiem zdrowia taki inny czerwony pasek. Nie wiem, czy to jest jakiś pasek z energią. Że on może wtedy z innych umiejętności korzystać, swoich specjalnych, jak to jest naładowane, czy o co chodzi. Nie wiem za bardzo. Okay. O, kolejne czachy widzę. Tu są czachy i widzę też schody. Widzę też schody, będzie lokacja poboczna. Dobra, nastakowałem go, także on tam już sobie będzie ginął. Już się popsuł. Chodźmy zobaczyć do tej lokacji pobocznej. Tu się troszkę podleczę. Mamy kolejny nerakt. Aha, no i dostałem przecież miksturkę lepszą. To fajnie by było ją sobie przypisać, tak? To jest jakby co miksturka szału. No z szału to ja nie korzystam. O, i jakaś skrzynka specjalna tam będzie. Taka z falą wrogów. Może coś ciekawego wypadnie. Idziemy zobaczyć najpierw tutaj. Dobra, są czachy. Żadnego konkretnego zadania nie ma. Czyli po prostu musimy porobić wrogów. Taka nowość. O, coś tam jest. No, a to chyba będzie to od tej pierwotnej esencji, co? O, a nie, to ołtarz chciwości, co to jest? Coś nowego, uwaga. Skrzynia klejnotów, broni, akcesoriów, broni, pancerzy. Mam nadzieję, że to nie jest czasowe. Klejnotów nie. A co to są akcesoria? No, akcesoria chcę. Co tu się pojawiło? Widzę, że nad tą skrzynią to trzeba będzie troszkę popracować. Do fuk! Co tu się w ogóle... Jakiś bosior. Mam nadzieję, że to nie była czasówka. Walczymy tu dalej. Nie, dobra. Pojawił. A to ja mam te wszystkie skrzynki tak otwierać? Myślałem, że mam sobie jedną wybrać. Nie, dobra. Wziąłem i koniec. Czyli tylko jedna była do wyboru. Chyba, że to jednak była czasówka i mogłem kilka Ale nie, czemu zostały... Została jeszcze jedna. Nie wiem, co to za mechanika. Na pewno dostałem... przedmioty z tej skrzynki, którą otworzyłem. Reszta znikła z wyjątkiem dwóch. Ta jeszcze pozostała i ta pozostała. A może wszystko jedno, w którą kliknąłem, pojawili się wrogowie. Zdążyłem zabić trzech może takich głównych bossów i trzy skrzynki mi się otworzyły. Może o to chodzi. Nie wiem, ale było fajnie. W każdym razie jakąś biżuterię tutaj. Dostaliśmy w ogóle rękawiczki. Nie, my mamy te ze zmniejszeniem kosztu. To sobie zostawię. Jakiś łuk słaby. Dobra, to mogę zostawić na sprzedaż. Co to jest? No to słabe jest. Unik pasywny, wsparcie 3. Tego nie chcę. Jakiś amulet fajny. Regeneracja mocy 20%. Dużo. Dużo. Tylko mamy 16%, to wielkiej różnicy nie ma, a jeszcze mamy generowanie zasobu jakby co, tu jest zwinność, no nie, zostawiamy to co mamy, a ta zbrojka, szybkość ruchu, osłona tu jest, to nie chcę. No dobra, czyli coś takiego nowego było.
podekspiłem się na tym chyba troszeczkę też. Zaraz poziom i zmniejszamy koszty dalej. No tak trzeba. A tej postaci trzeba zmniejszać ostro koszty. O, idą. Jest level. Mamy to. No to mądrość. No i aha, jeszcze tutaj miałem iść. Też sobie to weźmiemy, tylko no najpierw te zmniejszania kosztów chciałbym. Także tutaj dajemy punkcik. No i w tym momencie 80% już powinno być, tak? Gdzie to było? Zasoby. 80,6% zmniejszenie kosztu mocy. Nieźle. Może coś jeszcze ciekawego na tej lokacji pobocznej będziemy mieli. Nie wiem, czy też z kolejnym poziomem piorunka jego koszt też nie rośnie, nie? Moglibyśmy to przyuważyć w sumie. Ej, tu jakiś taki bosior z Enneractem. Koszt naszego pioruna 39,8. To tak było, czy rośnie ogólnie? Jak będziemy teraz awansować tego skilla, to zwrócę na to uwagę. Jak będę go chciał awansować właśnie z Enneractów. Wstaczy z tej pierwotnej więzi. Mhm. Okej, tu jeszcze mamy jakieś skrzyneczki. Pistolet. Mieczol, to nie chcę. Dużo złota i wychodzimy. I tu jeszcze była skrzyneczka na mapie. Mam nadzieję, że ona cały czas tam jest. Jest, pojawiła się. Zaraz ją odpalimy. Może coś ciekawego dostaniemy. Młot wojenny, nie? Uwaga! Troszkę się cofnę. I... no ciężki hełm na pewno sprawdzę. Ciężki hełm. Odporności fajne, defensywny 1, regeneracja zdrowia, zwinność, szansa krytyczna, nie ma generowania zasobu. No fajne resy, ale no nie. Odporność na obrażenia materialne, żywioły. Nie, zostajemy przy tym naszym. Tu jeszcze coś jest. Trochę przypomina etap czwartego aktu z Path of Exile, nie? Jak było się tam w tym brzuchu bestii, czy jak to się tam zwało. Takie klimaty troszkę. Okej, okay. No to trzeba by iść dalej za gwiazdką. Tak fabularnie. Chyba, że jeszcze w lewo pójdziemy zobaczyć. Może coś tutaj jest fajnego. Chociaż nie powinienem, bo to jest pseudo speedrun, tak? No tak. Ale może gdzieś tutaj coś... Livor Mortis, golem, awans bez plusa. Bastion Świtu, awans bez plusa. No, dużo przeciwników po prostu tutaj mieliśmy w tych odnogach. Znaczy, no, może nie w odnogach, tylko w tym przejściu. Taka po prostu inna droga naokoło. No, już się tędy przejdę. Na ramienniki się jeszcze udało tutaj wyhaczyć. Okay.
No to wszystko tutaj porobione. Zobaczmy sobie te naramienniki. Coś tu wyszło? Nie. Naramienniki, generowanie zasobu, ale nie ma zmniejszenia kosztu szału mocy, nie chcemy. O, to jest to, co tak się ciężko to bije, tak? Czyli forma apokaliptyczna. Jedziemy z tym ostro. Okej. Już się zmieniam z powrotem, nawet zaoszczędziłem dużo tej mocy apokaliptycznej. No właśnie, jak na coś nie będę mógł narzucać tych efektów porażeń oraz podpaleń, to się będę zmieniał w takiego demona. Dobra, gdzieś tutaj trzeba iść. Niszczymy elementy otoczenia z nadzieją, że kasa wypadnie. Nie pytajcie, skąd tam się kasa wzięła w tym. Uderzenie pioruna, awans. Pamiętajcie, jaki tam dokładnie koszt był? Jak będę N-raktami awansował, to wtedy zauważymy sobie. No, a propos N-raktów, lecą tutaj. No i coś ta postać się psuje, ta fabularna. Valeria, you're cloning Valeria. Co to za miejsce jest w ogóle? Mam złe przeczucie. I? Ostrożnie. Coraz bliżej. Spodnie dla czarodzieja. Pod osłonę. Słabo. Ups. Nie! Co to ma być? Nie! Proszę mnie zostawić. Patrzcie, jakie fajne leczonko. A tu jeszcze kulki mam, jakby co. Dobra, jest Enneract i Reagent, czyli taki Orb z Path of Exile, tak? Jakiś. To są te reagenty. O, to jest znowu to coś. I? Bo tym razem za wiele nie zaoszczędziłem tej esencji. Więc jak na bosie się trzeba będzie gdzieś tutaj pewnie niedługo zmienić, to będzie słabo. Jakby co, to będę przytrzymywał spację zamiast X-a, tak? No tak będzie. Enneract kolejny. Co mu się tu dzieje? O nie, znowu ta istota. No dobra. Nie mogę się za bardzo teraz zmienić, więc... Nie no, jakieś tam statusy narzucam. Ale strasznie ciężko. Narzuciłem 12 plus 8. I więcej nie mogę. Może to ma jakiś limit? Nie, teraz w ogóle nie ma statusów na tej istocie. No takie to odporne jest. Pięta Achillesowa mojego buildu potężnego. Lambach. Ale dobrze poszło. Nasze standardowe obrażenia, takie bez tych statusów, też są potężne. Na pewno są szybkie, szybko generowane. Osłona zdrowia, regeneracja mocy. Nope. Szybkość ruchu, no dużo zdrowia nawet. Ile my w ogóle mamy zdrowia? Tutaj 3000. No to ładnie. No trochę kusi, co? Mimo że nie ma resów, ale 53 wartość wszystkich odporności to też jest sporo. I to stracimy. Odporność na żywioły tam jest. Jak my byśmy to właściwie tutaj stracili? Na przykład ta materia.
19, 2, 15. No ale zdrowie procentowo ładnie tam wychodzi, tylko że miksturka. Tu też mamy na żywioły. Żywioły 24, 117 spadają. Dobra, olać tam, niech będzie tak jak jest. Chociaż tamto ze względu na zdrowie może by było lepsze. A tu przynajmniej miksturka większy procent paska nam teraz zapełnia. Jakby co, to odpalimy ten bastion świtu, będzie dobrze. Idziemy. Jest punkt nawigacyjny. Coraz bliżej końca. Przepraszam, co się panu stało? A to nie jest ten fabularny? O, właśnie. Skopiowaliście też Heimloka? To jakieś kopie tu robią straszliwe. Niestety nie prowadzimy fabułki na tej serii. Musicie sobie kupić Wolcena i sami obadać fabułkę. Co to tak bije, nie? A to ja mam to zabić. Okej. Tu nie ma przejścia. Trzeba czekać. No, coś tu wyjdzie. Nie, mamy przejście po prostu. I mamy lokację poboczną. No to sobie zajrzę. Polowanie dla nagrody. Brzmi nieźle. Byleby nie było tych istot odpornych na statusy. No, coś tu chodzi. Jakiś pocałunek Lambacha. What? Popsute. Dobra, widzę, że taki dobrobyt tutaj się wysypał. Pasek, buzdygan to nie. Cóż to za rękawiczki? Osłona. Zmniejszenie kosztu szału i mocy 10%. Wygląda nieźle, ale ta osłona. Generowanie zasobu resy. Krytyk. Dobra, weźmy to, ale obawiam się, że zmniejszenie kosztu szału i mocy tu mamy, tutaj mamy. A to jest fajne. 13% aż tego zmniejszenia. No 9%, nie mogę sobie na to pozwolić, żeby zmienić. A zobaczmy ten pasek, chociaż pasek mieliśmy fajny, nie? Ta duża regeneracja mocy, procentowe zdrowie, obrażenia od ognia, obrażenia od zaklęć tutaj są w tym nowym. My też mamy zdrowie, nie, ten pasek jest gorszy. Zostawiamy to w spokoju. Jakieś skrzyneczki, jeszcze coś? Nic. Czyli poziom 33. Okej. Komnaty inkubacji, poziom 2. Oho, chyba trop będzie zwierzyna, coraz bliżej końca. Jeszcze jakiś w tym akcie ostatnie polowanie. No to zaczynamy. Polowanie, czas zacząć. Ołtarz darów. What? No, zaraz zobaczymy ołtarz darów. Tylko się pozbędę tego żniwiarza. A, to takie dary, tak? No dobrze. Zdrowie odporności. Szansa krytyczna. Okej. Zdrowie osłona. Aha, to jest naramiennik. Zmniejszenie kosztu szału i mocy.
Tu mieliśmy 10%, tu mieliśmy 9%, tu jest 10%, a tu jest osłona. Odporności, osłona, zdrowie, odporność, to nie, no słabe. No nie pode mnie tak, no nie pode mnie. Tu są teresy lepsze. Ale nie, no mamy. Mamy fajne też to nakrycie głowy, nie zmieniam. A to? Obrażenia krytyczne dostaniemy przez jakiś tam czas. Generowanie zasobu, nie ma szybkości ruchu, olać. Czyli tak, idziemy za tropem, już widać kolejny ślad. Będziemy wzmacniać naszego wroga i zwiększać szanse na lepszy lód pewnie. Wow. Jakiś bosior, pomniejszy. Dobra, już mu staki nałożyłem, no nie, znowu ta istota. Ale wolę chyba jednak trzymać tę pierwotną więź. Znaczy nie pierwotną więź, tylko tę esencję. Na głównego bossa, gdyby zaszła taka potrzeba. Dlatego jednak go tak pomału tutaj załatwię, no trudno. Golem mi jakoś tam pomoże. Jakieś tam podpalenie na niego weszło, ale to... On musi po prostu jakoś mocno obniżać szanse na statusy. Coś tam musi być z tą istotą takiego. Ej, jeszcze żyje. Dobra, padło. Padło. Enrakty 2 możemy sobie zabrać w nagrodę. Huch. Okej. I need more power. Okay, moc naładowana. I tutaj strzeżone to będzie? Jest strzeżone. Odsunę się troszkę. Padnie? Padł. Co my tu mamy? Ofiara zadaje 15% obrażeń. A to na przykład to co? Nadciągająca katastrofa. Na razie nic. Może jak będzie 4x4, to coś się tutaj specjalnego staje. Ofiara zadaje zmniejszone obrażenia. Nie chcemy ofiary osłabiać, bo pewnie wtedy nagroda będzie mniejsza końcowa. Znaczy jakiś tam bonus by pewnie był za wymaksowanie tego, ale powiedzmy, że nie osłabiamy bossa. Tutaj dam, zobaczymy jak to się potoczy. Bo pewnie taki balans jakiś jest zachowany, że możemy wybierać osłabiania tego bossa, ale wtedy lipa z lutem wyjdzie, nie? A jak wybieramy takie trudniejsze do walki z nim elementy, to pewnie można mieć lepsze nagrody. Tak mi się wydaje, no ja bym tak zrobił, nie? Niedługo poziom. Jest skrzynka z falą wrogów. Zaraz odpalę. Ale widzę, że fala wrogów to się pojawiła tutaj nawet wcześniej. I to nie jedna fala. Uwaga! Cyk. Okej, troszkę sobie naładuję. Lepiemy ostro. I... Okej, ma ramiennik, hełm, rękawica, buty. Biorę wszystko i sprawdzamy. Odporności są w porządku. Nie to. Z shiftem się porównuje. Tutaj mamy... To zmniejszenie kosztu szału i mocy wszędzie.
Tutaj osłona, tutaj osłona, a tutaj osłona. No tak nie bardzo. Dobra, na razie zejdziemy z tego tropu i załatwimy czaszkondzie na mapce. Bo widzę, że tutaj się gdzieś przyczaiły są. Okej, zgubny żar, awans. Bez plusika. Level, poziom 34, mamy to. Rozdam od razu te punkciki. No i teraz tak. No tu bym jeszcze poszedł po to zmniejszenie kosztu. Tu dostaniemy 150 więcej. Zmniejszenie. To nie. Tutaj nam się pojawiają na pewno. Tutaj w pobliżu już więcej takich nie ma. Tu są jakieś. Zmniejszenie kosztu szału to jest. Nie, no to szału nie. Kosztu zaklęcia ogólnie. No nie, no to jeszcze te dwa punkty chciałbym na pewno zgarnąć, jeżeli chodzi o zmniejszanie kosztów. Bo tutaj już wziąłem, tak? No to idę tam. To idę tam. Dam na razie tutaj punkcik. Tak, dobrze, dobrze jest. Potwierdź. Czyli teraz mamy 1150 mocy, troszeczkę więcej, ale to akurat tam mnie nie ustawia. Trzeba zmniejszać koszty. A, i w ogóle przecież mi pisaliście w komentarzach. O, tutaj, ten loot filter, to jest to, tak? Filtr łupów, ej, no przecież. Profil domyślny, ale co? Jak ja tu mogę robić? Stwórz nowy profil, a. Rozumiem, jakość. Pancerze, to białych, żeby nam nie pokazywało, niebieskich, żeby nam nie pokazywało. To się tyczy wszystkiego, tak? To tak działa. Dobra, to na razie tak bym zostawił. To jest nowy profil. A to się jakoś zapisuje? Przemianuj profil, what? Aha, mogę sobie zapisać prockowy. To jest profil prockowy tak zwany. Zwykły, magiczny. Dobra, pokazuje wszystko, ale nie białe i nie niebieskie. Będzie mniej zamieszania. Mapy ekspedycji jakieś mogą wypadać później. Butelka z barwnikiem. Dobra. No to mamy taki filtr. Ups, co to tutaj? Załatwiony. Przepraszam bardzo, chciałbym znaleźć z powrotem ślad, którym podążaliśmy. Gdzie to jest? O, 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 tutaj. Dobra, idziemy. Tam jest ślad, ale dobra, idziemy za tym. Zobaczymy, pewnie dojdziemy do tamtego miejsca normalnie, idąc za tym śladem. Dobra, ten popsutet. Tak, i to tu skręca. Wszystko się zgadza. Sobie podładuję troszeczkę moc. No, pilnowane. Jest pentagram. Nie bali się w Wolcenie dawać pentagramów. Livor Mortis, awans. Odkryłeś legowisko omenów bogactwa. Zabijaj je, póki możesz. No dobra, to mamy 2 na 4. Ja to wezmę. A to teraz te omeny wyjdą? Aha, to są... To są takie... Jak z Diablo. Takie jak te gobliny. Zabijaj je, póki możesz, okej. Tylko, że one strasznie szybkie są.
Dobra. Dobrze, że mam postać super ofensywną. To sobie mogę je zabijać. One nie stanowią zagrożenia. Ile jakosy tu wyhaczę? Uciekł mi jakiś? Nie wiem, ale trzeba to wszystko pozbierać. Trzeba będzie zajść do miasta, bo mi się to nie zmieści. A, to takie omeny bogactwa. To fajne. Tu jest pierścionek. Patrzcie, co to poleciało. Jakiś barwnik. Dobra. Tak, musimy zajść do naszej placówki. Troszeczkę się ogarnę, zaraz wrócę i pozbieramy to wszystko. Omeny bogactwa to były. Znaczy tak, pierścionek najpierw sobie zobaczmy, czy to jest coś fajnego. Jest regeneracja mocy, odporność na żywioły. Mamy szansę na krytyka tutaj, tak? No nie jest taki zły ten pierścień. Krytyk spadnie, ale to nic. Można by slocik przelosować? Dobra, ja to zostawię. Na pewno sprzedajemy te wszystkie sprzęty zbędne. Barwniki. Wyblakły różowy. Może go nie miałem. O, dobrze, że go nie sprzedałem. Brakowało mi takiego barwnika. A może nie, ten sprawdzałem, nie? I teraz tak, to wszystko sprzedajemy. Enerakty. Dobrze jest. Tok, tok, tok. No i teraz zobaczmy sobie ten piorun, czy rośnie koszt. 39,8. 39,8. Nie, 39,8. Tutaj nie wzrosło. Jeszcze raz. 39,8. Teraz z plusikiem jest. Nie, jest stały koszt. No to dobrze. Mamy plusik, to zaraz się tym zajmiemy, tylko najpierw ogarnijmy się jeszcze troszeczkę. Na pewno zostawię to. Zobaczmy może, czy coś ciekawego tutaj nie można kupić. Buty, zdrowie, odporności, mądrość, nie? Jest jakiś pierścień żółty, regeneracja mocy, zdrowie. No, też nie taki zły, tylko tam mamy slocik. No dobra, powiedzmy, że chciałbym... Trochę szkoda tego krytyka, no ale... No właśnie. Nie, dobra, niech będzie tak jak jest. Krytyk też musi być. Sprzedajemy to. Można tutaj sprzedać, można, nie? Okej, no i teraz, no bardziej chyba nie ulepszę już. Mamy 193 punkciki. I teraz czy ja z tym... Aha, plusik dostałem, ale nie dodatkowy punkt. Tu jest po prostu się odblokowała się odnowa trójcy. Po użyciu uderzenie pioruna daje premię gwarantującą dodatkowe obrażenia jako typ obrażeń. Uderzenie pioruna może też odbijać się między sojusznikami, gdy zostaną trafieni, otrzymują także premię do obrażeń. Obrażenia krytyczne są w porządku, krytyk. Nie, tutaj wszystko zostawiamy tak jak jest na razie. Jest ok. Wygląda wszystko w porządku, wracamy się. Trzeba pozbierać po tych goblinach to wszystko, że tak sobie je nazwę. Rękawice, buty. Napierśnik bym chciał. No i niebieskie przedmioty już nie są podpisywane teraz, fajnie. Pierśnik, spodnie, to bierzemy. O, nowa skórka.
Arktyczna włócznia, hełm, to wezmę na pierśnik, enerakt. No, a tu jeszcze hełm. Dużo zabiłem tych żuków, co? No, wystarczyło trochę statusów im nałożyć i się skupić na innym żuku. Fajnie, że mamy pierwotną esencję naładowaną. Zobaczmy, co tutaj doszło. To mi się nie podoba. To tak średnio. Tu jest osłona. Jestem bardzo wybredny, jeżeli chodzi o te przedmioty. Zdrowie, osłona. Nie ma zmniejszenia kosztów. Osłona, zdrowie, szansa krytyczna. Osłona, zdrowie od lesy. O, może to sobie wezmę? Generowanie zasobu się zmniejszy, ale jakoś tam... Ale ważne, żeby zmniejszenie kosztu, żeby zmniejszenia kosztu nie zmniejszać. Może bym sobie to wziął. Wytrzymałość. Ach, nie wiem. Osłona, zdrowie. Trochę kusi. No, nie lubię, jak te resy spadają. Mamy naprawdę mało tych resów. Leczyć to ja się mogę tu jakoś. Szybkość transferu. Resy są, ale to mamy fajne, to nasze. Chociaż... Jak na ten etap... Coś by się pewnie lepszego znalazło. Dobra, wciąż nie zmieniam. Idziemy dalej. O, czacha. O nie, no znowu to... Dobra, zmieniam się. Proszę, bym szybko to porobił. Okej. No zmień się z powrotem. Połowę zużyłem tych ładunków. Dobra, zahaczymy czachę. I łapiemy trop dalej. Odsuń się. Oj, coś mnie ogłuszył. Nie mogłem przewrotki zrobić. Co? Bałem się, że wybuchnie albo coś i tak nie chciałem podchodzić. Ej. Jest kolejny nerakt. I uwaga, co tym razem będzie. No nie, no znowu to. Zaraz zmieniam się. Dobra, starczy. Czy jakoś to dobije. No, ale straciłem te punkty praktycznie wszystkie. No, taka istota się tu trafia. Uwaga! 3 na 4. Twoja ofiara upuści rzadką broń z pobocznym afiksem. No to chcemy. Moja ofiara. Idziemy dalej szukać ofiary, tak? No i to tu już od razu widzę coś. Będzie. Cztery na cztery. Zabij wszystkich sługusów, zanim demon wchłonie ich energię. Ofiara ma modyfikator bossa, lodowe pociski. Twoja ofiara upuści legendarne akcesorium z pobocznym afiksem. Da fuk, bierze. Ale to teraz mam coś tak. To teraz mam coś tak. Wezmę sobie to i się czuję bezpieczniej. Jakieś tam lodowe pociski. Dobra, poszło. Wydarzenie zakończone. Czyli, ale ta legendarna broń to wypadnie z końcowego bossa, którego wytropimy, bo tutaj nic nie wypadło, nie? Twoja ofiara upuści legendarne akcesorium z pobocznym afiksem. Muszę to zobaczyć. Tu już blisko. Czy nie wiem, czy tu już będzie ta ofiara. Może dalej będziemy ją ładować jeszcze. No, ale widzicie, ten bastion świtu zaczyna się normalnie tu przydawać, nie? Nadszedł już czas. Tak, tutaj będzie bosior. Zobaczymy ten poboczny afiks zaraz.
trzeba to najpierw to wygrać. No szybko pada. Jestem super ofensywnym plockiem. Tak, ofiara zarażnięta. Fajne te efekty są, jakieś przekreślenie tutaj takie. To są te lodowe pociski chyba, które sobie zapewniliśmy. I co to jest? Niby ten pas? To jest to legendarne? Ej, czemu to tutaj się kręci? Chyba tak. Bo legendarne przedmioty to są te z czerwonym tłem, a unikaty to są te różowe, takie rzadsze jeszcze. Dobra, zobaczymy ten pasek. O, pistolet, topór, łuk to tam zbędne. Zaraz zobaczymy pasek, a buty? O, obrażenia rosną, skrócenie czasu odnowienia umiejętności. Szybkość ruchu jest. Jest szybkość ruchu. My też mamy szybkość ruchu. Dużo zdrowia. No fajne buty, zmieniamy, nie? Zaciekłość dochodzi. Plus 5, jeszcze później plus 6. Z zaciekłości to my mamy szansę na krytyka. To się przyda. No dobra, są fajne buty. No nie wiem, czy coś można z tym czerwonym robić. Pewnie tak, ale ja się nie znam. Krytyk troszkę spadnie, ale to nic. Dobra, bierzemy to. To są nasze nowe buty. I ten pasek. Uwaga! No nie, szansa na krytyka spada. Zdrowie procentowo, ale to też to mamy. Od mocy świętej obrażenia, od mroku, odporność na żywioły, regeneracja osłony. Słabe, to sprzedamy. No ale trzeba było próbować, nie? Mogliśmy coś ciekawego tu wyhaczyć. W sumie podniosę wszystko. Już tam pewnie niewiele brakuje do końca odcinka, to będziemy mieli co sprzedawać. Idziemy. Pewnie tu już gdzieś w pobliżu będzie boss tego aktu. Tak czuję. Mamy dotrzeć do Genesis. Ostatni punkt nawigacyjny w tym akcie. Robimy jeszcze w tym odcinku to. Trzeba to zakończyć. O, od razu rozpocznij wydarzenie, dobra. O, panie. A ja nie mogę zmienić się w tego demona naszego fajnego. Lambach. Sorry to disappoint you. No, co tutaj? Gdzieś to tu wyjdzie? Gdzieś to tu wyszło. Oj, statusów! Co? O, teraz, dobra. Myślałem, że statusów nie... Dobra, mam statusy. Myślałem, że statusów nie będę mógł narzucać. Ważne, żeby te dwudziestki podtrzymywać i mieć cały czas energię. Jakiś promień tu przeleciał, ale to słabe. Nic nie robi. Golem tankuje wszystko, nie? Co za golem to jest? Ja tu tylko kulki sobie produkuję. No coś mi tu trafiło. Taka Pajeti z Path of Exile. I co? Jakaś inna faza będzie? Jak mi tam zdrowie zaczęło spadać? Mam nadzieję, że nie zginąłem tam podczas tej cutscenki. Dobra. Zobaczmy, co tu się stało w ogóle. O kurde, to taki jest tu Belial. To tego to nie pamiętałem. Leczę się trochę może. Taki Belial jest. Z Diablo. Przecież ja go zaraz zniszczę. Proszę tak nie robić. Jak to? Co? Okej. Nie mam miksturek leczących za bardzo. Muszę liczyć. Co to? O kurde, żebym tu się gdzieś wpakował. Nie, dobrze jest. Dobra, są statusy na full. Golem tam jest w ogóle? Jest, coś tam robi. Jakaś trutka tu nawet na niego weszła.
zabić go. Jezu. Dobra, spacja. Spacja, Procek. Nie X. Że jest. Ale mnie zaciukał raz tutaj. Zużyłem jeden token odrodzenia. Jakoś łapa. Nie. Dobra, odpalę sobie to. Dobra, padło chyba. Jesus. Zostawię tę cutscenkę, bo takie fajne zbliżenie tu jest. Widzę. Dobra, starczy. Ha. A gdzie są moje unikaty wszystkie? Rękawica, buty, pasek. Dobra, bierzemy wszystko. Taki bosior. No, zużyłem, patrzcie, tutaj jest pokazane. Zostały mi jeszcze dwa tokeny odrodzenia, także jeszcze mogłem paść. Ale nie lubię padać w grach. Chyba nikt nie lubi. Co? Prażenia od zaklęć, regeneracja zdrowia? No nie, to nie. Może w końcu jakiś fajny katalizator znajdziemy. Z katalizatorem też mógłbym korzystać z tych naszych zaklęć. Nie muszę mieć kostura wtedy. Ale to jest takie podzamrożenie, widzę bardziej. Dobra, daj, co ja mam zrobić? Komu dać? Gdzie? Co? Mam iść stąd? A tu mam się przenieść z powrotem. Dobra, proszę bardzo. Coś tu kombinują. Dobra, dużo expa. Zobaczmy, może będzie jakiś fajny pasek. Patrzymy uważnie. Obrażenia od mroku, to na tym mi nie zależy. Fajnie, że jest procencik, fajnie, że jest slocik. Odporności, osłona. Nie. Obrażenia od eteru. Procent do osłony. Regeneracja mocy w porządku. Są obrażenia krytyczne. No ten trochę lepszy, na razie go zaznaczę. O, tu jest szansa krytyczna 12%, fajne, jest wsparcie 3, fajne, zdrowie fajne, obrażenia krytyczne fajne. To chyba będzie lepsze, zobaczmy dalej, tu jest jeszcze więcej zdrowia, obrażenia od ataku to tak nie bardzo, obrażenia od eteru nie bardzo, odporność na materię w porządku, resy ogólne w porządku, dolegliwość od żywiołu. Tylko te obrażenia od ataku, to już wolę tego krytyka plus slocik chyba jednak. To jest więcej zdrowia, ale to toksyczne obrażenia. Dolegliwość od mistycyzmu. Czemu od mistycyzmu? Od żywiołu lepiej. Chyba to zobaczmy jeszcze. Obrażenia od zaklęć w porządku, powiedzmy. Jest krytyk odporności. Okaleczające ataki. No to tak kusi jednak. Bo z tym wsparciem to jeszcze coś tutaj pewnie ciekawego zrobimy. Albo przelosujemy slocik. Tu też jest slocik w sumie. Ale nie, no to nie jest takie dobre. Dobra, bierzemy to. Bierzemy to. Poziomu nie dostałem, co prawda. Znaczy w ogóle ten pasek jest lepszy od naszego. Regeneracja mocy nam spadnie. Zdrowie spadnie. Kurde, fajny ten żółty pasek mi się trafił, po prostu. Slot jest w porządku, bonus w slocie w porządku, zdrowie fajne. Kot przyszedł, dobry kotek. No. Obrażenia krytyczne. Nie wiem, jakoś chyba... Zostawię ten nasz pasek. No nie przekonuje mnie ten nowy. Rozpocznij wydarzenie. Aha, tu już chyba po prostu dojdziemy do kolejnego aktu. Tak mi się wydaje. No zobaczmy, co się stanie. No co za kot, no. Ta, to będzie nowy akt. Trzeci akt. Być może ostatni, nie wiem. Kiedyś na pewno był aktem ostatnim.
co się zmieniło przez ten czas, to się okaże. I później w końcu, jeżeli nie będzie innych aktów, to zobaczę ten upragniony endgame, co tam się w nim pozmieniało. No poczekajmy jeszcze troszeczkę, niech to się naładuje. Chociaż równie dobrze mógłbym tutaj odcinek zakończyć, bo już nie będziemy zaczynać nowego aktu przecież teraz. Tam w którymś z poprzednich odcinków tak czekałem, aż się coś tam załaduje, pamiętacie? I doszedłem do wniosku, że jakiś błąd, coś się chyba zacięło, wyłączyłem nagrywanie i kilka sekund później się załadowało, nie? Dlatego tak teraz sobie może poczekam troszeczkę dłużej. Może coś tu wyjdzie. Damy jeszcze chwilę gierce. Dobra, damy gierce jeszcze 10 sekund. O, okej. Jest. Tak, mamy rozdział trzeci. No, będzie jakaś scenka. Dobra, to sobie pominiemy. No jest. Coś tu się dzieje. No dobra, ale to już zostawimy to w tej chwili. W następnym odcinku sobie to wszystko ogarniemy, uporządkujemy jakoś. Chyba, że jeszcze w tym odcinku bym mógł to zrobić. Mogę? Nie mogę tutaj użyć miejskiego portalu. No to trzeba się będzie kawałek przejść. W takim razie tutaj kończymy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Wolcena. Tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.